Connect 4 to lekka gra karciana, która nie zajmuje dużo miejsca. Jest prosta do opanowania, ale daje za to sporo kombinacji w układaniu kart i osiąganiu poszczególnych misji. Z tego filmu szybko dowiesz się, jak grać w Connect 4, więc talia w dłoń i zaczynamy. W pudełku znajdziecie dwie talie. Pierwsza to talia celów, to większe karty, mniejsza to talia, z której będziecie budowali wzory. Na początku gry każdy z graczy dobiera po dwie karty misji, nie ujawniając ich swojemu przeciwnikowi. Tasowanie talii małych kart i wyłożenie jednej z wierzchu kończy przygotowanie do gry. Możecie już grać. W swojej turze dobieracie jedną kartę z małej talii i dokładacie do tych, które leżą na planszy. Kartę możecie dołożyć po bokach leżących na stole kart, ale nie po rogach. Na dołożeniu nowej karty zazwyczaj kończycie swój ruch i kolejka przechodzi na drugiego gracza. Ten znów dociąga kartę i dokłada do tych leżących na stole. Jeśli w waszej turze po dołożeniu okaże się, że spełniliście którąkolwiek z dwóch misji, oznajmiacie to odsłaniając kartę misji, karta stanie się waszym punktem, a pierwszy gracz, który wypełni 4 takie misje, zostaje zwycięzcą pojedynku. Po wypełnieniu misji dobieracie kolejną tak, by mieć przed sobą zawsze dwie zakryte misje do wypełnienia. Czasem na dociąganych małych kartach zobaczycie symbole. Te symbole to na przykład puste pole, nie ma żadnego działania, po prostu jest puste i tyle. Strzałka daje wam możliwość obrócenia dowolnie dowolnego kafelka na stole, jeśli kafelek nie jest otoczony z każdej strony. Karta z plusem pozwala wam położyć właśnie dociągniętą kartę na innej karcie, a karta z minusem pozwala usunąć jeden z kafelków i dołożyć właśnie dobrany. Kółko zawierające wszystkie kolory może być przez was traktowane jako pion dowolnego koloru. I to by było na tyle. Connect 4 to szybka gra, do której opanowania nie będziecie potrzebowali wiele czasu, a gra da wam sporo zabawy. Udanych partii i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!